Pamiętajcie, artylerię, że jeżeli zjadą na kopalni, to od razu się ukrywajcie, żebyście z podświetlenia nie dostali. Na początku gold. Jak zyskamy przewagę, wtedy możemy puścić, ale na początku gold. Fałka też podjeżdża. Tak. Kramka jedna jedzie tutaj. Okej, Dwie. dwie nawet. Jadą obie rzeczy. Jadą raszem i w tym momencie ciężkie zjeżdżają w wodę. Ciężkie w wodę. Lekkie trzymają górkę. Zjeżdżamy, nie bijecie z boku, tylko po prostu zjeżdżamy. Próbować przebić się na górkę? Ciężkie tutaj się grupują. Bicie z tyłu. Tak, tak, oni na górkę lekkie płyną. Utrzymują. Gdzie pozostałe ciężkie są? Tutaj zapraszam. Tak jak kliknąłem. Wszyscy. Z holu wjeżdżamy. Nie zyskniemy. To jest trochę bez sensu teraz. Kto mnie z tyłu strzela? Moją artę. Z wyspy biją. Wyspa bije, no wykańcza wszystkich. Jednej arty nie ma. Jedziemy. Lekkie wycofują się też. Zresztą nie, dobra, lekkie zostają tak jak jest. Ciężkie na wyspę jadą. Tutaj. 59-16, zbijcie te dwa czołgi. Lekkie niech się wycofują tu pod wyspę, spróbujcie ubić KV-85, który jedzie z tyłu. Wszystkie, zjazd. Skoro podjedź dalej, bo ci zaraz będą bić z górki. Lekkie niech spróbują ubić, tak? No niestety, zanim przyznam się do porażki, pytanie brzmi, mieliśmy 5 ciężkich, dlaczego tutaj byłem tylko ja i Skoro? Pozostałe czołgi nie dojechały. Były 2 czołgi na wyspie, które tłukły nas przy tym no dojeździe. Dlatego tam, stąd uciekać trzeba. Zilat, moja propozycja taka jest następnym razem, ale żeby od czekaj, razu w ciemno wysyłać. Gdzie jest Torgal, gdzie ty padłeś? No już na wyspie. Ale musiałem strzelać tego Cromwella, który był na wyspie, który walił ja, do mnie z boku. Ja wiem, tylko chodzi mi o ten moment, kiedy myśmy się tutaj skitrali. Słuchajcie, no teraz już nie kliknę. Przed kolem, dlaczego pozostałe czołgi nie podjechały?